złapać skorpiona. Hej, to jest moim prezentem. No właśnie nie mogę ci go teraz dać, no właśnie muszę mi coś dorobić. Chcesz mi powiedzieć? Czemu nie chcesz mi lekcji? Lekcja. Proszę cię. Konrad, dosyć tych romansów, wracaj do klasy. Dobra. A widzisz, że co? Miałeś się pójść na lekcję, tak? No tak, ale miałyśmy mieć polskie, a pani Żabińskiej nie ma, więc odwołaj tę lekcję. I w związku z tym zostałyście w szkole? Tak. To bardzo dobrze, bo ja szukam akurat dwóch ochotników do przygotowania gazetki o Albercie Einsteinie. Co wy na to? No to my z Natalią bardzo chętnie. Świetnie, to za 20 minut sobie z fizyki, dobrze? Dobrze. Po co pani w to wkopałaś? Ja nie chcę teraz po lekcjach. Słuchajcie, jest dla nas szansa. Jaka szansa? Żeby złapać skorpiona. Nie chcę go. Ale to jest, posłuchaj, to jest zwierzę nocne. Wystarczy dać mu jakieś robaki do pułapki, takie, które on je. On wejdzie do tej pułapki, no złapie się i rano już będziemy mieli skorpiona z powrotem. Dobra. Okay. To się musi udać. Skorpiony są aktywne w nocy, więc jak zostawię tą pułapkę, to na rano się w nią złapie. Tylko muszę powiedzieć Konradowi, że dostanie swój prezent jutro. Tymczasem Lena chce oszukać Oliwię i skłócić ją z Szymonem. Zamierza wmówić gimnazjalistce, że jej chłopak będzie miał dziecko. W tym celu sprowadziła do szkoły swoją koleżankę, która ma udawać, że jest w ciąży. Wiesz, że zostaw to, co ty robisz? Zdaje się, to nie kradzione. Aska, skup się, to zarobisz dużo więcej. Ja pierdzielę, skąd ty to masz? A, ciotka ma jakiś sklep z odzieżą ciążową i, czy wiesz, daje to manekinom. Daj mi raz. Trzat. No, pasuje ci, Wiki, naprawdę. To dzięki. Jakbym miała czymś takim chodzić, to chyba bym padła. I do zobaczenia z Olivia. Dobra, dawaj. Słuchaj. To ma wyglądać jak szósty miesiąc ciąży.